Odpowiedzialność za to, w jaki sposób przeszłość, lata wojny i okupacji zostanie zapamiętana, spoczywa na nas wszystkich. Dlatego co roku Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i byłych więźniów politycznych organizuje tę patriotyczną uroczystość. Pamiętam osobiście wrzesień, pierwszy wrzesień 1939 roku. Dzwonek na lekcję nie zadzwonił. Szkoły nie miały możliwości rozpoczęcia nauki. Dzisiaj zbieramy się tu już, tak powiedziałem, od wielu, wielu lat, by złożyć hołd szczególnie żołnierzom września, których nie ma. Młodzież licznie przybyła na uroczystość obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, przez to dla klasy wszystkich mundurowych jednak powinno być to dość ważne święto, dla których powinno być to dość bardzo pielęgnowane i wspominane o nim. Historię naszą i szanujemy ją. Wielu harcerzy podczas II wojny światowej walczyło i ginęło. No dla nas zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie wojny to dwa ważne wydarzenia w całej historii. Cieszy nas to, że szkoły dzisiaj tutaj licznie też są obecne, że sztandary kombatantów trzymają i będą prezentowali ludzie młodzi, ludzie, którzy na pewno nie pamiętają, którzy dopiero się uczą o historii i o tej historii tragicznej, która niestety bardzo dotknęła tutaj nas, Polskę. Pod mieczami piastowskimi w Cieplicach złożono dziś hołd bohaterom, wszystkim Polakom, którzy zginęli walcząc o dobro ojczyzny, aby istniała wolna i suwerenna.